Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj filmik o Benku. Dawno nie było, wiem. Nie sprzedałem. Jeszcze nie teraz. Nic nie wrzucałem. Nic nie wrzucałem, bo nic się takiego nie dzieje. W sumie teraz też nic takiego nie dzieje. Ale jak już jestem na przejażdżce wokół komina, to tak sobie pomyślałem, że pojadę na jakiś placyk i sprawdzę ten hamulec. Ten spowalniacz. Rozpędzę go do około 30 na godzinę i spróbuję zahamować bez ABS-u, potem z ABS-em, a potem z ABS-em na dwa koła. Zobaczymy, jak to wygląda. A tylko z ciekawości sobie wrzucę taki temat. Nie będzie to jakiś test techniczny czy coś w tym stylu. Po prostu tak z czystej ciekawości zobaczę, czy to coś faktycznie spowalnia, czy jest różnica z ABS-em, czy bez. No bo naprzód to wiadomo, że ABS może trochę uratować sytuację. W planach mam jeszcze podjechać do tego sklepiku, tam gdzie kupiłem sobie tego Benka. Zobaczę, mam coś nowego. Zobaczę, co tam jest. Pooglądam. I pojadę na ten plac zrobić test. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. No i jesteśmy. Idziemy zobaczyć. Ale ja już chyba widzę, co tam stoi. Ho, ho, kurde. Jak zabawka. Kurde, 502 jest w malowaniu jak 800. Z daleka myślałem, że to jest 800. Lusterka jakby większa.
Taki ładny skuterek. O, a jakby ktoś chciał trajkę, to proszę bardzo. To tyle. Dobra, jadę zrobić ten test. No, mamy placyk zamknięty, bezpieczny. Będę się napędzał z tamtej strony do 30 na godzinę. To tak wystarczy. Już taką próbę sobie zrobiłem. Mam 30 na godzinę, wystarczy. I będziemy testować ten hamulec. Ten spowalniacz, tak zwany. Najpierw polecimy z ABS-em. Potem wyłączę ABS. Zobaczymy, czy jest, będzie jakaś różnica na długości hamowania. A potem zrobimy takie hamowanie awaryjne na dwa koła. Z ABS-em oczywiście. Zobaczymy, jak to wygląda przy 30 na godzinę. No, powierzchnię mamy taką, to nie jest czysty beton, bo to jest takie, o, piaszczyste, tu trochę piachu, tutaj piachu nie ma. Tu znowu trochę jest, nawet więcej. I będę zaznaczał takimi paskami. Tu zacznę hamować. Tu zacznę hamować, a potem poszczególne zatrzymanie motocykla będę zaznaczał kolejnymi paskami. To lecimy. No i dobra, spowalniacz z ABS-em wyhamował motocykl na około 15 metrach, bo tu, gdzie mam ten patyczek, to wyliczyłem sobie 15 metrów. Tam od tej wstążki, która leży gdzieś tam. 15 metrów.
a do osi koła jakieś 50 cm, czyli 14,5 metra. Na takiej nawierzchni 14,5 metra z 30 na godzinę. Dobra. To zobaczymy, jak wyłączymy ABS. Co to się stanie? ABS wyłączony, jedziemy. No i proszę, jaki efekt. Tu gdzie patyk, mamy 15 metrów od miejsca początku hamowania. Tu jest pierwszy wynik z ABS-em i to było 14,5 metra, a tu bez ABS-u ponad, aha, tu jest 15 metrów, 15, 13, jakieś 12,5 metra, 12,5 metra. Droga hamowania z wyłączonym ABS-em, hamowanie spowalniaczem, tylnym hamulcem, 12,5 metra. A zobaczymy jeszcze. Czyli wychodzi na to, że przy 30 na godzinę droga hamowania jest o 2 metry krótsza. O 2 metry. O, tego się nie spodziewałem. O, ale kreskę wyżłobiło. Dobra. Zobaczymy zaraz na dwa koła, co się stanie. Czy mnie przerzuci przez kierownicę. No i tak wygląda sytuacja z hamowaniem awaryjnym dwoma hamulcami na takiej oto powierzchni. Ni to beton, ni to piasek. Prawdopodobnie jak to był czysty beton albo czysty asfalt, wyniki byłyby zupełnie inne. Ale ja akurat jestem na takim placu i na takim placu tak to wygląda. Przy 30 na godzinę tylny hamulec z ABS-em tu wyszło 14,5 metra, żeby motocykl wyhamować do zera. Przy wyłączonym ABS-ie o dziwo jest 2 metry mniej, bo wyszło 12,5 metra droga hamowania. No a przy hamowaniu awaryjnym z włączonym ABS-em oczywiście, szkoda Benka, wyszło 6 metrów tam niecałe, jakieś 5 metrów i 70 cm na takiej właśnie luźnej nawierzchni.
Bo tak jak mówię, tu jest na przykład prawie że czysty beton. Tutaj już nie. No tu jak widać też nie. Hamowanie bez ABS-u, przeciorane. Dobra, to żeśmy się dowiedzieli, a przynajmniej ja. Niespodziewany wynik trochę. Myślałem, że ten ABS faktycznie coś zrobi robotę, no ale to jest jednak spowalniacz. Ktoś to już musiał testować widocznie. Dobra, nie wiem kiedy będzie jakiś filmik kolejny. Zazwyczaj filmiki wrzucam jak coś do niego zakładałem, albo jak wyskoczyła jakaś dziwna awaria. Awarii póki co nie ma. Motorek sprawny. Chodzi mi po głowie 702. Całkiem fajna maszyna. No nie wiem, zobaczymy. Póki co dzięki za obejrzenie. I trzymajcie się, cześć.